cofnąć. Nalot na Hiroshimę. Krótko po starcie, kiedy ładunek bombowy o wdzięcznej nazwie Little Boy został uzbrojony przez kapitana Personsa, pułkownik Tips powiedział do załogi: uważajcie, co mówicie. Każde słowo przejdzie do historii. Lecimy z pierwszą na świecie bombą atomową. O 7.25, po blisko 6 godzinach lotu, bombowce zbliżyły się do brzegów Japonii. Po kilkudziesięciu minutach znalazły się nad celem Hiroshimą. Na widok wrogich samolotów w mieście rozległy się syreny alarmowe. O 8.15 bombardier Ferbi zlokalizował punkt orientacyjny most Alioi na rzece Ota. Punktualnie, 17 sekund później, uruchomił mechanizm zwalniający. Little Boy poszybował w dół, podczas gdy Enola Gay, uwolniona od 4 ton ciężaru, odleciała. Na wysokości 565 metrów nad miastem bomba eksplodowała. Z rozsiewającym błyskiem pojawiła się ognista kula, która błyskawicznie powiększyła objętość. Piekielna temperatura sięgająca 300 tysięcy stopni Celsjusza stopiła wszystko w promieniu 400 metrów. W tym także wszystkich ludzi, którzy się znajdowali blisko centrum wybuchu. W odległości kilometra ciała ludzkie paliły się żywym ogniem. Nawet ci, którzy znajdowali się 3,5 km od miejsca eksplozji, doznali dotkliwych oparzeń. Później pojawiła się fala wyżeniowa. Gnając prędkością 1500 km na godzinę, zmiatała wszystko na swej drodze, zrównując z ziemią każdy budynek w promieniu 3 km. 13 km kwadratowych zabudowy po prostu zniknęło. Po pewnym czasie na konające miasto spadł ciężki, czarny, radioaktywny deszcz. Gigantyczny grzyb dymu i pyłu uniósł się na wysokości 15 km i był długo widoczny jeszcze z odległości 600 km od miejsca eksplozji. O mój Boże, co myśmy zrobili?